Hej kochani, witajcie kolejny raz na moim kanale. Dzisiaj mam dla was coś innego. Przychodzę do was z haulem z Primarka. Dawno nie byłam w Primarku i nic nie kupowałam i potrzebowałam kilku rzeczy i ogólnie tak chciałam pochodzić, zobaczyć co jest nowego. Znalazłam sobie kilka rzeczy, dlatego dzisiaj chciałam wam je pokazać. Wzięłam sobie trzy rzeczy do ubrania i chciałam wam je właśnie pokazać. Mam dwa topy i jedną koszulę, więc pierwszą rzeczą będzie to taki top. Będzie to taki top w paski i on kosztował 7 funtów. Ja mam rozmiar S, taki sweterkowy, fajny jest, taki rozciągliwy. Także fajnie, podoba mi się tutaj też ten dekolt, że tak jest w tą tak w serek i fajnie z tyłu też na plecach będzie wyglądać. Fajny kolor też. Kolejnym topem jest to taki. Jest to taki top w takim jasnym kolorze. Ja mam rozmiar extra small i był on za 7 funtów, także też spoko cena. Ja lubię takie basicowe i to co mi się spodobało, ta koszula. Ogólnie wam powiem, że ja nie jestem za różowym kolorem, jakoś to nie jest mój taki favorite kolor. Ja ogólnie lubię takie kolory bardziej neutralne i tak dalej, ale sobie pomyślałam, że zawsze to jest co innego, a więc znalazłam taką koszulę, bardzo mi się ona spodobała. Spodobało mi się tutaj w niej ten kołnierzyk, bo wydaje mi się, że jakby tego kołnierzyka nie było, to bym sobie takiej zwykłej koszuli różowej nie kupiła, a wzięłam ją ze względu na to, że właśnie ma tutaj ten kołnierzyk. I ja mam rozmiar 8 i była ona za 13 funtów, a ja ją kupiłam za 7. Także bardzo mi się ona podoba. Fajnie będzie też dopasowana. No wydaje mi się, że fajnie nawet będzie wyglądać. Bardzo mi się spodobała. Także sobie ją wzięłam. I no już mówiłam, ja mam rozmiar 8. I ogólnie to by było wszystko z ubrań, które wzięłam w Primarku. Potrzebowałam bardziej rzeczy takich jak waciliki i tak dalej. Ogólnie to wydałam jakieś 43 funty, także myślę, że spoko cena. Aha, co zapomniałam wam jeszcze pokazać. Jest to taki top czarny. Też taki prążkowany. On się tak rozciąga i ja mam rozmiar SK. I myślę, że patrzyłam też na XS, ale wydaje mi się, że XS by było za ciasne. Po prostu nie chcę też, aż żeby było to za ciasne, bo po prostu wtedy mi się biust tak będzie za ciasno. No i on był za 4 funty, także szkoda było nie wziąć. I wiecie, też fajnie taki basicowy. On będzie taki bardziej crop top, ale też nie będzie za krótki. I do tego też były leginsy długie i takie krótkie. Shorty. No, fajnie, bo wiem, że macie teraz też dostęp do Primarka w większości, także fajnie też mogę z wami się podzielić, co tutaj znalazłam i pewnie wy też możecie u siebie to znaleźć. Także podoba mi się ten top. Ogólnie ja lubię fajne rzeczy, jak są takie rzeczy bardziej jakościowo lepsze w Primarku, to ja lubię takie basiki. Fajne są, bardzo się cieszę, że udało mi się właśnie te cztery rzeczy wybrać. I teraz przejdę bardziej do akcesoriów i tak dalej. A więc pierwszą rzeczą mam tutaj taki shower cup, taki shower cup. Jest to po prostu taki, wiecie, czepek. Ja takiego wcześniej miałam, tylko miałam taki turban, wiecie, do mycia włosów, ale taki właśnie czepek, żeby sobie uchronić włosy przed tym, jak bierzecie prysznic i tak dalej.
taki w panterkę i on kosztował funt 50. I fajnie, bo w środku nie ma tego plastiku, tylko jest taka jakby mikrofibra. Także jeszcze lepiej. Fajnie. Ja się z tego cieszę. Kolejną rzeczą, którą znalazłam, jest to maska na noc do ust. I kosztowała ona 2 funty. Wygląda ona tak. Ja ogólnie wcześniej nie kupowałam żadnych takich kosmetyków, ani nic z Primarka. Ja sobie ją otworzę, zobaczę jak wygląda w środku. I jest to, jest ona z witaminą E, almond oil i rosehip oil. Opakowanie wygląda tak. Takie fajne. Fajnie, bo ma też taką nakładkę. Bardzo ładnie pachnie, tak słodko. Później sobie wytestuję, jak będzie wyglądać, jak będzie się sprawować na noc. Także fajnie, za 2 funty, spoko. Kolejną rzeczą mam tutaj takie trimery do twarzy i były 3 za 2 funty. Także ja już nie mam, wszystkie mi się moje skończyły. Ja zazwyczaj je zamawiałam na Amazonie, ale właśnie wczoraj znalazłam takie 3 i to za 2 funty, także sobie wzięłam też. Kolejną rzeczą mam tutaj, ogólnie w Primarku też można znaleźć dużo mgiełek, perfum i też takie perfumetki. Ja znalazłam sobie taką i one niby są na bazie perfumy. Ja kiedyś miałam też taką mgiełkę jedną z Primarka i ona tak bardzo pachniała fajnie, tak intensywnie i fajny zapach miała. Podobnie jak te mgiełki z Victoria's Secret. I wczoraj właśnie znalazłam sobie taką. Nazywa się ona Wild Azalea i kosztowała ona 2,50. Ma ona taki bardziej kwiatowy zapach, ale mi się spodobała, bo były tam właśnie takie próbki, takie testery i ja sobie właśnie, mi się ten spodobał kolor i sobie go wzięłam. Za 2,50 szkoda było nie wziąć i jest tutaj 20 ml. Ja wzięłam ją z myślą o podróży, bo mam też inne perfumy, właśnie takie perfumetki, mniejsze opakowania i ta też fajna, taka kwiatowa. Także fajnie sobie ją przetestuję. Kolejną rzeczą mam tutaj te Organic Cosmetic Pads. Jest ich tutaj 50, te płatki kosmetyczne, takie te większe, okrągłe. I kosztowały one 90 pi. Kolejną rzeczą mam tutaj, ja już wszystkie zużyłam, swoje rolki do ubrań. Tutaj mamy jedną i tutaj jest druga, się nakłada później na to, to wiadomo. I kosztowały one 2 funty. Także z tego też jestem zadowolona. I mam tutaj ostatnie dwie rzeczy. Są to moje ulubione takie rękawice i dwie pary kosztowały 1,50 funta, takie różowe i białe. Ja zawsze je w Primarku biorę, one są fajne pod prysznic i do peelingu ciała. Także ja sobie je też zawsze biorę co jakiś czas i po prostu ostatnią rzeczą jest to bielizna, ale to Wam nie będę pokazywać. 3 pary. I ostatnią rzeczą po prostu mam tutaj zwykłą bieliznę i kupiłam 3 sztuki za 6 funtów. A więc taki szybki haul zakupowy. Ja jestem zadowolona z tych rzeczy. One mi się przydadzą. Także chciałam Wam się podzielić z Wami takim szybkim haulem zakupowym i polecam Wam te rzeczy właśnie. Fajne są akcesoria w Primarku i tak dalej.
Także polecam Wam bardzo te rzeczy i fajnie w Primarku zawsze można coś sobie znaleźć fajnego, przystępnej cenie. Nie trzeba przepłacać. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału. Dziękuję za każdą subskrypcję mojego kanału, jak do tej pory. Zostawcie lajka pod tym filmikiem. Możecie też kliknąć dzwoneczek, żeby być ze mną na bieżąco. Kolejnym filmikiem, który dodam, to będzie jakoś pewnie za 2 tygodnie, bo teraz wybieram się na urlop, także nie będzie mnie tu trochę. A więc dziękuję Wam bardzo za oglądanie jeszcze raz i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa!